Nie, nie jesteśmy zadowolone z rządu. Ani z PiS-u, ani z żadnej innej? Powiem szczerze, że nie ma kogo wybierać. I się głosuje na lepsze zło. Czy zauważyli Państwo wzrost cen w sklepach? Taką sondę robi do internetu. Oczywiście, że zauważyliśmy i to na pewno nie o 5%, tylko o jakieś 15-20%. Ale jakich rzeczy dokładnie? Taki koszyk, podstawowy koszyk dóbr, ale też... Spożywczych, tak? I spożywcze, i budowlane. Jedyne, co spadło, mam wrażenie, że usługi. A jakieś rachunki, paliwo na przykład? No bardzo. A Pani też zauważa wzrost cen w sklepach? Oczywiście, że tak. Jakich rzeczy? Dokładnie to samo, tak, tych wszystkich wymienionych. A są Państwo zadowoleni teraz z rządu aktualnie, czy nie bardzo? Jest jakaś partia, którą Pani... Nie, nie jesteśmy zadowolone z rządu. Ani z PiS-u, ani z żadnej innej? Powiem szczerze, że nie ma kogo wybierać. I się głosuje na lepsze zło. A Pani też... Dokładnie to samo, tak. A mam takie pytanie, co z tymi uchodźcami? Wpuszczać ich czy nie? Co są na granicy? Powiem tak, z jednej strony wpuszczać, no bo żal ludzi i trochę niehumanitarnie działamy, ale z drugiej strony wiem, że jeżeli nas zaleją migranci, to są często mężczyźni też, no niestety wiadomo, innej kultury, mentalności i tym podobne, no to wiąże się to z dużym ryzykiem, że my się nie będziemy czuć bezpiecznie, szczególnie kobiety. Jeszcze mam takie pytanie, czy 500+ powinno być w dalszym ciągu i 13 emerytura i tak dalej, to rozdawnictwo? Czy powiem tak, 500+ nic nie daje, chociaż sama pobieram, tak, nie będę ukrywała. Natomiast uważam, że nie tędy droga. To nie jest na pewno sposób, przynajmniej w naszym kraju, przy naszej mentalności. A Pani co sądzi na te tematy? Dokładnie tak. Myślę, że wsparcie dla ludzi troszeczkę uboższych jest okej, natomiast no 500+ dla wszystkich to trochę no nie tędy droga.